Zrobimy sobie kolejne zadanie na temat rzutu monetą. Powiedzmy, że mam uczciwą, czyli symetryczną monetę. Symetryczna moneta, czyli taka, dla której prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł albo reszka jest takie samo, równe jedna druga. I taką monetę rzucam 5 razy, czyli wykonuję 5 rzutów. 5 rzutów uczciwą, symetryczną monetą. No i teraz. Pytanie brzmi: Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadną dokładnie 3 orły? Czyli, że dokładnie w trzech spośród pięciu rzutów wypadnie orzeł. Trzy orły. No to, żeby to obliczyć, no to wiemy, że to będzie pewien stosunek, stosunek dwóch liczb. W liczniku będziemy mieli liczbę zdarzeń, które nam sprzyjają, a w mianowniku. Liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. No to zacznijmy od tego prostszego, czyli od, od obliczenia, ile jest wszystkich możliwych zdarzeń. No więc mamy 5 rzutów. Powiedzmy, że te kreski symbolizują rzuty. W pierwszym rzucie, jak rzucamy monetą, mamy dwie możliwości tak samo prawdopodobne albo będzie orzeł, albo będzie reszka. Dla każdej z tych możliwości mamy dwie możliwości w drugim rzucie czyli dlatego muszę pomnożyć te liczby. Dla każdej z tych możliwości mamy dwie w kolejnym, i tak dalej. W każdym rzucie Dwie możliwości, czyli dwójkę muszę pomnożyć 5 razy, czyli będę o 2 do 5, a to jest równe 32. Czyli tyle jest wszystkich, wszystkich możliwości. Wszystkich jednakowo prawdopodobnych możliwości. Taka jest liczba naszych zdarzeń elementarnych. No, tu się nie mieści prawie. Tyle jest możliwości. Teraz, ile jest takich możliwości, które nam sprzyjają? Spróbujmy to obliczyć. No to mamy nasze pięć rzutów. Jeszcze raz tutaj narysuję. No i teraz powiedzmy, że ja nazwę jakoś sobie te orły, że będę miał na przykład orła A, orła B i orła C. Oczywiście ja nie będę chciał w ostateczności, w ostatecznym rozwiązaniu rozróżniać, który orzeł jest który, czyli na przykład nie będę chciał takiego ciągu wyników na przykład orzeł A, orzeł B Orzeł C, potem reszka, reszka, uważać za inny, za różny od takiego, że jest najpierw orzeł A, potem jest orzeł C, orzeł B, reszka, reszka. Ja to rozróżnienie wprowadzam tymczasowo, po to, żebyśmy podzielili liczenie wszystkich tych przypadków na dwa etapy. Więc w pierwszym etapie policzymy tak, jak gdyby te orły były rozróżnialne, czyli policzymy wszystkie takie ciągi. A później podzielimy liczbę tych rozróżnialnych możliwości przez, przez to, na ile sposobów można te orły ze sobą pozamieniać. No dobrze, bo w ostatecznym rozwiązaniu my oczywiście te, te dwa ciągi ze sobą utożsamimy, ale na razie liczymy tak, jakby to były różne ciągi. No dobrze, no to powiedzmy, że orzeł A musi wylądować w jednym z tych pięciu miejsc. No to powiedzmy, że nie wiem, że wyląduje. Wyląduje tutaj orzeł A, no i do wyboru mieliśmy 5, tak? To jest orzeł A, mieliśmy 5 do wyboru. Teraz, jak bierzemy się za orła B, no to mamy tylko już 4 miejsca do wyboru. Powiedzmy, że orzeł B wyląduje w tym miejscu, no i tutaj mamy 4 miejsca do wyboru. Teraz, ile mamy dla orła C? No, mamy już tylko trzy, tak? No to na przykład on może wybrać jedno z tych trzech pozostałych, czyli tutaj były trzy możliwości. A zatem liczba wszystkich możliwości będzie równa po prostu iloczynowi tych liczb. Trzeba pomnożyć te liczby i dostaniemy 5 razy 4 razy 3, dostaniemy 60. Czyli tyle jest wszystkich tego typu ciągów, tego typu możli możliwych ciągów. Jeżeli rozróżniamy te orły, który jest który, który jest A, który jest B, który jest C, no i widać, że na pewno liczymy za dużo, no bo tych tak liczonych wyników jest 60, to jest więcej niż wszystkich możliwości, które tutaj mamy. Więc wiadomo, że to jest dużo za dużo. No więc teraz, tak jak mówiłem, musimy podzielić tę liczbę przez to, na ile sposobów możemy te orły ze sobą pozamieniać, no bo na przykład nie interesuje nas, czy to wygląda tak, czy to wygląda na przykład tak, że tutaj jest orzeł, orzeł A, Tutaj jest orzeł C, a tutaj jest orzeł B. Ten wynik powinniśmy uważać za taki sam jak ten. A licząc w ten sposób, jak tutaj policzyłem, ja je rozróżniam. Natomiast musimy podzielić przez to, na ile sposobów można te trzy orły ze sobą pozamieniać. A no, żeby to obliczyć, no to musimy się zastanowić, na ile sposobów ja mogę trzy elementy powiedzmy ABC umieścić w trzech miejscach. No to ile to będzie? No to jak mam trzy miejsca i chcę literkę A gdzieś umieścić, no to mam trzy możliwości. Jak A już gdzieś wyląduje, to zostają mi tylko dwie możliwości dla literki B. No, a dla C zostanie już tylko jedno miejsce, czyli takich możliwości będzie 6. A więc ostatecznie liczba tych możliwości, które nam sprzyjają, tych sprzyjających możliwości, będzie równa. No, to co tutaj obliczyliśmy, czyli 60, ale podzielone przez 6, bo musimy uwzględnić to, że te orły możemy jeszcze ze sobą pozamieniać, czyli ostatecznie liczba sposobów, na jakie można te trzy orły w 5 miejscach umieścić, będzie równa 10. Czyli nasze prawdopodobieństwo będzie równe 10 podzielone przez 32. 10 to jest liczba tych możliwości, które nam sprzyjają, a 32 to jest liczba wszystkich możliwości. No i to możemy skrócić, czyli nasze prawdopodobieństwo będzie równe 5 szesnastych. I to co tutaj zrobiliśmy, to policzyliśmy ile jest kombinacji 3-elementowych ze zbioru 5-elementowego. I takich kombinacji jest 10. Ta liczba 60 oznacza liczbę wariacji 3-elementowych ze zbioru 5-elementowego. Wariacje od kombinacji różnią się tym, że w wariacjach uwzględniamy kolejność, natomiast w kombinacjach nie uwzględniamy tej kolejności, dlatego podzieliliśmy tutaj przez 6. Zachęcam do obejrzenia filmów na temat wariacji i kombinacji.